Wczoraj mówiliśmy o tym, że serce Jezusa zostało zranione, przebite i wypłynęła krew i woda. Potem to serce Jezusa zostało złożone w grobie. Ale święty Jan apostoł i ewangelista notuje, że w miejscu ukrzyżowania, jak również złożenia Jezusa do grobu, był ogród. I gdy sobie tak pomyślimy o kobietach, które po szabacie myślały, że staną przed grobem, to ostatecznie musimy sobie powiedzieć, że weszły do ogrodu, a nie do grobu. Święty Piotr powie w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Dla Piotra Jezus był ogrodem, był wszystkim, nie na trochę, nie w połowie, nie w większości, ale w całości. W ogóle w Biblii ogród jest kojarzony jako miejsce spotkania. Popatrzcie, Adam spotkał Boga w ogrodzie. Adam po raz pierwszy zobaczył Ewę w ogrodzie. I tak się zachwycił, że powiedział: o Boże, jaka ona jest piękna. Bo kobieta jest piękna, ale każdy człowiek jest piękny, a ogród sprawia, właśnie ta atmosfera ogrodu sprawia, że wszystko widzimy w innych kolorach. Ci, którzy żyli w starożytności, ci, którzy nadal żyją na Bliskim Wschodzie, gdzie jest mało wody, nieustannie trudzą się o to, aby mieli do dyspozycji ogród, żeby mogli w nim przebywać. Dlaczego? Nie dlatego, żeby musieli tam coś wykonywać, ale dlatego, że ogród jest czymś pięknym. A Bóg nas stworzył nie w fabryce, nie na pasie startowym jakiegoś odrzutowca, ale stworzył nas w ogrodzie z prostej przyczyny, bo w ogrodzie czujemy się najlepiej, bo jest tam piękno, a człowiek został stworzony do kontemplacji piękna. I drogie siostry, myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, iż wy związałyście się z takim ogrodem potrójną więzią. Nie są to więzy, bo więzy wiążą niewolnika, a więzi to są takie rzeczywistości, na które człowiek się zgadza w sposób dobrowolny. Potrójną więzią czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Inną formą czy innym słowem, które opisuje czystość, to obecność, to integralność, to bycie w całości dla kogoś, kogo kocham. Ale żeby być czystym w tym ogrodzie, z którym się wiąże tak mocno, to trzeba tracić czas. Trzeba poświęcać czas temu ogrodowi, trzeba do niego schodzić, tak jak Maria Magdalena, którą tradycja identyfikuje z kobietą, która mając nardowy olejek, który kosztował 300 denarów, potrafiła w jednym momencie wylać go na stopy Pana Jezusa, ponieważ stwierdziła, że jest on godny tej miłości, ponieważ uczynił jej tak wiele dobra. Oczywiście zaraz w tym samym momencie pojawia się głos: po co to marnowanie olejku? Przecież można byłoby go sprzedać za 300 denarów i rozdać ubogim. Ten uwodzicielski, fałszywy głos, on także brzmi w naszych uszach, dochodzi do nas i chce nam powiedzieć: po co to marnowanie czasu na schodzenie do ogrodu? Po co to kontemplowanie Bożego serca? Po co to przebywanie tak stałe, tak konsekwentne z Bożym sercem, z tym ogrodem? Kochani, ale tak to jest, że więzi realizują się wtedy, gdy tracimy czas. Pamiętam, gdy byłem wikarym w jednym z większych miast w Polsce, szedłem po kolędzie. Jak to po kolędzie? Jest lista numerów, adresów, ludzi. I wiedziałem, że wchodząc do tego mieszkania mam tylko 5 minut. Nie mam więcej, bo już te minuty, które powinienem był przeznaczyć na te osoby, straciłem
poprzednich mieszkaniach. I gdy wszedłem, okazało się, że jest tam młode małżeństwo, które dopiero co wyszło ze szpitala z noworodkiem. I chcieli mi się tym noworodkiem pochwalić, chcieli mi o nim opowiedzieć. I powiedzieli jeszcze jedno, że w tamtym roku ksiądz też był 5 minut. I to ich bardzo rozczarowało i chcieliby, żeby w tym roku było dłużej i czekali na to cały rok. I wtedy wiedziałem, że nie mogę być tam 5 minut. Wiedziałem, że muszę stracić czas. Byłem, myślę, że z 20 minut, jak nie więcej. Ale tak też jest i w naszej wspólnocie, czy w naszych wspólnotach, że trzeba stracić czas nawet dla tej siostry, o której wszystko wiem, która mi opowie o wszystkich chorobach, które ma, albo lekarstwach, które wykupuje. Chociaż wiem, jakie słowo mi zaraz wypowie. Tak też jest i w naszej wspólnocie sercanów. Ale trzeba stracić, żeby budować więzi. Bo popatrzcie, gdybyśmy byli przez Boga pomyślani tylko w tym wymiarze produktywności, funkcjonalności, to dlaczego mąż na urodziny żony, czy też na ich rocznicę ślubu, nie kupi jej na przykład jakichś środków do czyszczenia toalet? Dlaczego nie kupi jej czegoś, co mogłaby wykorzystać, a on kupuje jej kwiaty? Marnuje to, ale wie, że tylko w ten sposób jeszcze głębiej będzie budował z nią więzi, że to będzie wyraz tego, że jemu na niej naprawdę zależy. To jest ta integralność, to jest to marnowanie czasu, to jest ta nasza obecność jako wyraz tej więzi z sercem Jezusowym. Ale związałyście się też ślubem ubóstwa. Powiedziałyście sobie, że w waszym sercu nie będzie niepotrzebnych sadzonek, że będą tylko te sadzonki, które Bóg będzie chciał zasadzić w waszym sercu. Kiedyś, gdy miałem jako swojego kierownika duchowego Jacques'a Servais i mieszkałem z nim przez ponad miesiąc, przechodząc przez jego pokój, w którym pracował, za każdym razem zadziwiało mnie to, że na wieczór odkładał wszystkie książki na półkę albo do pokoju, w którym miał taką małą biblioteczkę. I pytałem się go, dlaczego to robisz? A on odpowiadał, dlatego, że nie chce niczego posiadać, że tylko i wyłącznie wykorzystuje te książki do misji, do służby, ale nie chce tego posiadać. To nie jest moje. Nie chcę, aby ta sadzonka w tym ogrodzie była jakąś rzeczywistością, która do mnie się przyczepi. Nie chcę, aby cokolwiek blokowało mnie względem Bożej woli, Bożego zamysłu, który to daje mi jako temu, który ma realizować misję. I jeszcze trzecia więź, którą związałyście się z Bożym sercem, to posłuszeństwo. Teraz jest taki okres, w którym myślę, że tak jak i u was, jak i u nas, jak i w ogóle w Kościele następują zmiany tuż przed wakacjami. I to posłuszeństwo mówi nam o tym, że zgadzamy się na to, aby w naszym ogrodzie Bóg zasadził taką sadzonkę, jaką On chce. Może czasami nas przesadzi, może czasami nas wyrwie z korzeniami, ale Bóg chce zasadzić w tym ogrodzie taką sadzonkę, jaką On chce. I my się na to w posłuszeństwie po prostu zgadzamy. Drogie siostry, o takim ogrodzie, o którym tutaj mówimy, Bóg napisał w Pieśni nad Pieśniami słowami autora natchnionego. Jakże piękna jesteś, najdroższa moja, jakże piękna, Twoje oczy jak synogarlice za zasłoną na Twoim licu, Twoje włosy jak kuskie rdele, kiedy się pojawią na stokach Gilead. I dalej w 5 rozdziale, wszedłem do mojego sadu, moja siostro, oblubienico, nazbierałem mej mirry z moimi aromatami, zjadłem mego chleba z miodem moim, napiłem się mego wina z moim mlekiem. Jedzcie, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, bracia. Taki jest ogród, który jest związany tymi trzema ślubami z Jezusowym sercem. Ale też pytanie do nas,
co my moglibyśmy dziś czy jutro napisać jako swoją pieśń nad pieśniami do Jezusowego serca. Bo ostatnio, gdy brat z żoną i córeczką mnie odwiedzili, urzekło mnie to, gdy mówił do swojej córeczki powielokroć: kocham cię. Zacząłem sobie myśleć, co ja mógłbym powiedzieć o moim ogrodzie, o Jezusowym sercu, z którym jestem zaślubiony. Jaką pieśń nad pieśniami mógłbym opowiedzieć ludziom? Może warto wziąć kartkę, długopis i napisać swój poemat. I czy znalazłyby się tak piękne wyrażenia, jakie Jezus kieruje do tych, które zaślubił, które są i schodzą i nieustannie przebywają i tracą czas na bycie w ogrodzie, które jest tym miejscem pięknym, w którym nie tylko odpoczywamy, nie tylko odświeżamy, ale tak naprawdę znajdujemy istotę naszego powołania, odkrywamy ją i pogłębiamy.